Hej, 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 siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku, prawdopodobnie z czterech, bo mam nadzieję, że nie z pięciu, bo po prostu bym tego nie przeżył. Więc bez zbędnego pierdolenia, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Wcielamy się w rolę Kamila, który ma naprawdę bardzo mało jednostek, bardzo mało wojska. No, praktycznie żeruje na bohaterach i kilku jednostkach zwyczajnych. Nie ma pieniędzy, ma w chuj drewna, mógłby je przeznaczyć na złoto, ale tego nie robi. Jednostki Warwiera w True Horde przejmują powoli Outland, Northrend, Maligos. Niedawno the Blue Dragons has moved to the stop the record of the magic through the Azeroth. Panie, nie wiedziałem, że Dalaran się tutaj znajduje. Aha, on się teleportował. A to będzie ciekawe, bo teraz i jedni i drudzy ruszyli w tamtym kierunku. Można powiedzieć, że nasi sojusznicy, a w zasadzie nasi przeciwnicy ze strony Sejtana, nie wiedzą nawet o tym, że tutaj znajdują się takie magiczne rzeczy jak True Horda, która właśnie doprowadziła do walki między jednym a drugim. W zasadzie Sejtan doprowadził do tej walki, doprowadził do tego starcia. Tutaj przeprowadzony atak, no jednostki, jakimi dysponował w tym momencie Warwier, a konkretnie się patrzę, po prostu poszły zginąć przeciwko jednostkom Dalaranu, które zajmą się... będą chciały być Vermest a coś tam. No, chciały dająć tutaj wieżę, no, która znajduje się na Norwę. Tam przyzwołać Kalsegosa. Survive with a gift. Dostajesz kolejny level, no super, fajnie, że Kidbait daje ci te levele. Cieszę się, że się będziesz levelować w ten sposób, tak ci to nic nie da. Natomiast jeżeli chodzi o Warwiera w walce z jednostkami Sejtana, radzi sobie znacznie, znacznie lepiej. Warwier przede wszystkim żeruje na jednostkach. O, zobaczymy teraz, bardzo ciekawe wejście z jednostki Dalaranu. Próbowały się cofnąć i natrafiły na pewną przeszkodę, jaką jest Ryzen, a tuż obok znajdują się jednostki Hordy. Ansirem Runewaver rzucił swój spell, którym troszeczkę poniszczył. Natomiast Magni Bronzebeard został zniszczony w walce. Tak naprawdę wydaje mi się, że on nie zginął w walce, a został po prostu uśmiercony przez swoich. Gdyż nie widzę tutaj żadnej walki. A dlaczego? Po prostu chciał przyzwać Taurisiana. Taurisiana, który będzie mógł przemianować swoje wojska na Dark Iron Dwarfsy, by móc za chwilę, jak tylko zdobędzie 15 level, przyzwać Ragnarosa. Co tu się dzieje? Czy tutaj dalej jest ta walka, tak? No niestety, Dalaran jest w bardzo ciężkiej pozycji. On tutaj teraz walczy na dwa fronty. Został zmuszony do walki z północy i południa Northrend. Tutaj jednostki Sejtana wraz z Kazakiem ruszyli do boju i atakują, można by powiedzieć, lewą flankę. Natomiast prawa flanka jest cały czas atakowana przez jednostki Warwiera i True Hordy. Niestety, oni nie mają zbyt dużo upgrade'ów, oni nie mają zbyt dużo pancerza. No, tak samo tutaj, Dalaran też nie jest w stanie się pochwalić jednostkami, a w zasadzie ich upgrade'ami. Ale jeżeli tego byłoby mało, to on radzi sobie w znacznym stopniu z ilością, jaką posiada. Co to się dzieje? To jest Garrosh Headscreen, wielkie bydle biegające w tej nazad, nie wiedzą co zrobić, tylko w postaci awatara. Teraz się zmniejszy i teraz... Co zrobi? Nic nie zrobi, będzie siedział śmierdział. Bardzo mi przykro, ale nie wiedziałem po prostu, jak to ugryźć. Tutaj jednostka Tedemiena biega sobie dookoła w tej nazad, masakrując to, co zostało tutaj. To, co znajduje się właśnie w tej pozycji, w starym Warsong Holdzie, w zasadzie w nowym Warsong Holdzie, bo stary Warsong był na innym kontynencie. Co tu się dzieje? Tutaj zostają przyzywane... A, to jest Dalaran Experiment. No, bardzo ciekawe. No, Gorworth, bye my friend, bye. The Dark Iron Dwarves have launched a plot of capture Iron Forge and the Southlands. They have pledged themselves to the Ragnaros and doomed themselves to the slavery. The Council of Three Hammers is shattered. No, Falstaff umarł.
Kertuzat, ojej. Nie Kertuzat, tylko... No ja tak, sorry, to jest Kertuzat. Przejął tutaj bazę, ma całkiem sporo jednostek w tym momencie. Tutaj... tutaj musi się teraz dostać do Grim Battle, przejąć tą bazę, żeby powstała tutaj kolejny przyczółeczek, który mu się przyda w zdobywaniu kontroli nad całym tym terenem. Oczywiście musi przedostać się również tutaj, zająć sobie Menethil's Harbor, bo czemu by nie? Bardzo przydatna miejscówka. Co się tutaj dzieje? No, Warsong zostaje zdobywany, no i niewiele już z tego zostaje. Ile mamy graczy? 2, 4, 6, 8, 9. Kolejny gracz odpadł. Kto to był? No, zostają nam te trzy czerwone postaci. Burning Legion został. Mamy Forsaken. Dark Hordy nie ma. Nie ma Nerubian, czyli Scourge. I kogo jeszcze? Nie ma Ice Trolli. Ice Trolle też zrezygnowały. To jest dziwne, bo mają 5 punktów kontrolnych, które no, mogą mieć wpływ, mogą coś zrobić. Dziwię się. Może dlatego, że stracił Malaka i to 15 levelem. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Czy oni się tutaj przymierzą? Och, Kertuzat, chwalisz się czy żalisz? Będziesz teraz mówił, o, mam wszystkie upgrade'y, mam tyle pieniądzów, mam tyle wszystkiego, nie wiem co ze sobą zrobić. No to rusz do pay, zajmij to wszystko. Nie bez powodu nazwałeś to demko Imba Iron Dwarfs i o mój Boże, jestem taki zajebisty. No nie dziwię się, no kurczę. Co można powiedzieć, to jest doświadczony gracz, który bardzo dobrze sobie radzi w większości gier. Niestety, albo niestety, większość demek mam od niego, więc prawdopodobnie będziemy na każdym z nich oglądać, jak to on sieje w pierdol wszystkim jednostkom dookoła, wszystkim graczom, uprzykrzając życie, robiąc jesień z dupy średniowiecza. Czy oni są teraz przyjaciółmi? Są przyjaciółmi. No to jest... Bezczeszczona święty Gaj. Mają dużo punktów kontrolnych. Teraz będą musieli ruszyć razem. Traitor Silverhair. No jaki traitor? Oni chyba nigdy nie byli razem. Co tu się stało? Co tu się stało? Mr. Pazor przejął punkt! Lolololololo! Nie, to będzie smoku. Tutaj muszą jak najszybciej zniszczyć to po coś. Po coś nie da to, panie Pazor. Będę teraz Impatriar. Ginie. No. No zobacz. Co jest w Tolbarat? Czy tutaj on nadal jest? O! Legion. Kamilku, co ty robisz? Ty giniesz! O mój Boże, czemu ty giniesz? Nie giniesz, po prostu, kurde, nudzisz. Zajmujesz takie pozostałości po trolach, które tutaj są. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Z jednej strony bardzo dobrze. O kurczę, tutaj znajduje się Sylvanas na 16, o mój Boże. To jest maszynka do zabijania w tym momencie. Dragon Maw destroyed your alien. Alien. Nie wiem, co to jest alien. Dobra, ja bym sobie teraz po prostu manewrował między jednostkami i oglądał, co tu się dzieje. No i bardzo ładnie, za bardzo. Shalazar Basin jest atakowane. Dalaran chce wejść, zająć wszystko, co się da. Tym bardziej, że bez problemu zajął tutaj Warhammer Hold. I teraz walka z Ryzen. To jest czyste dokończenie spraw, które od dłuższego czasu trzeba było zakończyć. Jednostki, jakie tutaj posiada, nie stanowią dla niego najmniejszego zagrożenia, gdyż to pada wszystko jak muchy. No jedno można powiedzieć, mają upgrade 3-2, to jest bardzo przydatne. Ryzen Knight z upgrade 3-2 ma więcej pancerza niż tutaj jednostki znajdujące się pod dowództwem Tedemiena. Ale czy to wystarczy? Zobaczmy. Tutaj no, 11, 10, no i 9. Mocne levele, tym bardziej, że jednostki Satana nie mają tutaj zbytnio bohaterów. No tutaj Huntsman Leopold się znajduje, ale no, niewiele robi. On sobie tutaj od czasu do czasu strzeli. Sam nie posiada zbyt wielu obrażeń. A ani Balnazara, ani Vary Matrasa, nie, Malganisa, nie przyzwał. A niewiele mu pomaga. Jedynym problemem, jaki tutaj można zauważyć, jest to, iż jednostki znajdujące się tutaj blokują przejście pozostałym i one się tutaj nawzajem zatrzymują. Dobrze, że tutaj ma te obrażenia obszarowe, które bardzo mocno pomagają.
Teraz to już jest tylko kwestia przebicia się i ruszenia dalej. Natomiast Tol'Barad zostało zaatakowane! Zaatakowane przez jednostki i hordy. To będzie chwila, moment, zanim ta wysepka zostanie przejęta. Może bardzo się przydać to w dalszej rozgrywce, tym bardziej, że Felersy prawdopodobnie wkurzają mnie i nudzą. A chociaż nie. To jest coś, co robi dobrze akurat Kamil. Chociaż jego gra naprawdę daje bardzo wiele do życzenia. I trochę w Lost Control of Sam. Sad story, bro. Very sad story. A tutaj, czy oni dalej są w przymierzu? Nie, nie są. Oni już dawno zdorwali przymierze. Teraz będzie kwestia. Ale przecież same zostało odnowione. Teraz można je wessać. Co tu się stało, że ona ma tak mało HP? What the fuck? What is the point of fight with this? Ja bym chciał wiedzieć teraz, o co chodzi, bo to jest bardzo ciekawe. Czy ma taką potęgę? Co się stało z tym wszystkim? Przywoływanie. Więc Dark Iron Wolves ruszyły i zaczęły przejmować. A ja tego nie zauważyłem. Bardzo, bardzo mocno przepraszam. I have problem. I think I have 200 na 200. But I have only 6 groups. For fuck's sake. Can I ask where I can have that army? Yeah, do you still have the sunlight? Gdzie masz tę armię? No, pewnie część jest tutaj. Pewnie część znajduje się. Nasze oddziały. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Gdzie są wszystkie jednostki? Masz je tutaj? Nie wiem. Tuchu. No nie pierdol, że... Co on robi? O? A teraz trochę zgłupiałem, teraz nie wiem, o co chodzi. Czy Kael'thas przyzywa płonący legion? Chyba tak. No to będzie ciekawe, bo teraz jak przyzwiem w momencie, kiedy studnia jest już odnowiona i jest przygotowywana do wchłonięcia, może być bardzo, bardzo ciekawe, jeżeli nikt się tutaj w najbliższym czasie nie zjawi. Tym bardziej, że mamy potęgę w postaci krasnoludów, które tutaj się przedostały do Lordaeronu. Tylko gdzie mamy Lordaeron? Tu mamy Lordaeron. I tu mamy całe wojsko, jakimi posługuje się Kratuzat. Troszeczkę narzeka, troszeczkę mówi, że ojejku. The High and Twilight should be bad. Dlaczego The High? It will next patch. No, trzeba przyznać, że Dark Iron Dwarfs wraz z Twilight Clanem są dosyć mocne. Ale też fakt, że następny patch pewnie będzie za jakieś 10 lat. Tutaj trzeba niestety brać to pod uwagę. Może przyspieszę, bo to trochę nuda. O, co Falkirion został w końcu zdobyty. Kto to jest za Falkirion? Some is not break. They have an amazing to make this move. O, macie wali matraca. Dlaczego to macie? Co się stało? Dobra, znowu masz wojska, znowu masz pieniążki. Jest bardzo dobrze. Jednostki Forsaken zaczynają się odbudowywać w Gilneas. To jest bardzo ciekawe, bo nie sądziłem, że będą to robić w Gilneas. No, to jest naprawdę niedaleko.
Chociaż... Nie, wbrew pozorom to jest całkiem daleko. Tylko pytanie, gdzie ruszyły krasnoludy? Warto je mieć teraz na oku, bo to co teraz odpierdalają... Dokładnie, warto je mieć na oku, bo znajdują się teraz dokładnie przy Samuel. Zaraz zostanie przyzwany Kil'jaeden. A jak zostanie przyzwany, to naprawdę można spodziewać się o srogiego pierdol. To jest bardzo ciężkie, tym bardziej, że jednostki Katuzadan mają upgrade 4x4, 6x6. To jest max upgrade'u. Tym bardziej, że jego bohater ma level 13. Niedługo będzie mógł mieć level 15 i przyzwać Ragnarosa. Jeżeli zabiją Kil'jaedena, to będzie naprawdę srogi problem dla jednostek Krasnoluda. Tutaj właśnie zostaje bardzo mocno obijany, jego jednostki padają. Część jednostek została zablokowana z tyłu. Ja nie wiem, może on nie zauważył swoich strzelców, nie wie gdzie oni się znajdują i teraz po prostu ginie bez sensu. To mogłoby być nawet prawdopodobne. Musi Kil'jaeden uważać. Mimo posiadania mocnego pancerza i mocnych obrażeń, jak da się sfokusować, to może szybko paść, a wtedy nie będzie ciekawy. O, a Taurisia musi uciekać. Nie ucieknie, bo już nie żyje. Więc musi użyć swojego Dagrana Taurisiana, żeby móc się wycofać. Tutaj księga szablu dyrektora mogłaby się przydać i go teleportować. Niestety w tym momencie to już nie ma najmniejszego znaczenia. Ucho mnie boli i naprawdę to nie jest przyjemne. A co dalej? Co dalej? Tyki myki sobie biega, lata swoim Naxxramas. Jednostki Forsaken się tutaj znajdują. Dziwię się, że nie, chyba nie są. Naprawdę Forsaken zrezygnowali. Ja pierdol. Nie no, to w tym momencie mi się to chciało patrzeć na to. To już jest takie głupie zbieranie pozostałości po Forsakenach. No i teraz tacy gracze jak Kamil sobie będą to wszystko zbierać. To jest głupie. No, on tutaj zaraz Illithan upadnie, to będzie śmieszne. Ale bym miał bekę, jakby Majaku zabił. No, na szczęście jednostki bohaterzy Kamila się wycofali w miarę szybko i Illithan nie umarł. To jest bardzo duży plus. Natomiast to, co się tutaj znajduje, czyli jednostki strzelców, naprawdę całkiem sporą robotę. Tutaj powoli wszystko zaczyna padać. Jeżeli tak dalej pójdzie... Przepraszam najmocniej, troszeczkę mi się odbiło. Jeżeli tak dalej pójdzie, to... Nie, no to tutaj już nie ma co mówić. Mamy tutaj Twilight Clan, który wraz z Dark Iron Dwarfsami niszczy wszystko. To jest po prostu takie ciągnięcie tego w nieskończoność, więc mam nadzieję skończyć to w miarę szybko. Mr. Pazur stara się tutaj cokolwiek robić, ale nie no, to są zbyt potężne jednostki, upgrade 6x6, dużo pancerza, nawet jak na zwykłych strzelców. To jest naprawdę siła, z którą trzeba się teraz bardzo mocno liczyć, tym bardziej w połączeniu z Twilight Clanem. Oni oboje mają w tym momencie 42 punkty kontroli. To jest po prostu ogrom, tego jest w pizdu i jeszcze więcej. Tym bardziej, że zaraz on się postara o level 15, a w momencie, kiedy zdobędzie 15 level, będzie mógł cofnąć się po jakże przydatnego i potężnego Ragnarosa, który znajduje się w Blackrock Mountain. Czyżbym zgadł? Nie, Shadow Force City. Blackrock Mountain to jest... Nie, Blackrock... Syringor... Nie, czekajcie, Blackrock tutaj jest? The Burning Star? A to kurwa nie wiem. Blackrock Mountain. Nie wiem. Ej, ale tak w sumie naprawdę jednostki płonącego legionu dają sobie sporo radę. To ja w sumie przeliczyłem się troszeczkę z opisywaniem tego, co tutaj prezentuje sobą Kel'Thuzad. Fakt faktem, to jest przeciąganie w nieskończoność tego, co tutaj można. Bo ma 3000 golda.
to jak on będzie cały czas spamował swoimi jednostkami, to prędzej czy później to wszystko padnie. A kiedy ten nowy mana się skończy? On tu musi spokojnie i ostrożnie gospodarować swoimi zasobami, bo inaczej może być naprawdę bardzo, bardzo kiepsko. Biorąc pod uwagę, że on prawdopodobnie już nie posiada złota. A nie, patrzcie, kurde, całe 900 golda, to jest całkiem sporo. Tak samo Kamil, on też tutaj, no dobra, nie ma złota, ale ma drewno, które mógłby przemianować. No ale czegoś nie robi. Cóż, sad story. Zniszczy. Nie mogę, bo mają pancerz 20. A, przepraszam. Nie zauważyłem. Nie, luzik tam. Co się stało? Czemu bijecie ją? Nie rozumiem, o chuj chodzi. Dobra, bo to są jednostki należące do innego gracza. Jak ja jestem głupi przez to wszystko, że oni są czerwoni, ci są czerwoni, ja nie ogarniam. No nie wiem, czy na szczęście, czy na nieszczęście. Jednostki, które tutaj się znajdują i należą do Ryzen, po prostu przyszły i denerwują. A to, co tutaj przygotował Kentuzar, to jest to, na co w sumie rzecz biorąc czekał. Zostało zabrane, znaczy ich siła, ich napór był tak duży, że bez problemu przedali się przez całą obronę, no i zniszczyli to, co stanęło im na drodze. Mamy tutaj Kil'jaedena z 10 poziomem, mamy Mefistofa, no i Kazaka. Zastanawiam się, czy mamy tylko 10. Może aż 10, bo ta studia tak mało mu dała? Co się dzieje z Warwierem? Warwier nic nie robi. Czemu nic nie robi Warwier? Halo, halo. Tu masz jakieś jednostki. To ile ty masz punktów kontrolnych? 4. Jeden tam, drugi tu. Pozostałe? Co to? Co to za? Wy niszczycie swoje portale, ale po co? Żeby zwykłe jednostki mogły bez problemu się tutaj dostać, czy ja? Coś teraz, jak mają go, to chyba mogą się teleportować gdziekolwiek. Nie wiem. Dziwne, ale ja nie jestem aż tak ogarnięty. A tutaj się żeś spawnował. Mój ty maluszku, ty jest jak świneczko taka. Tutaj masz swoje jednostki. Tutaj przetrwałeś swoich Tuskanów. Tuskarów, przepraszam. Nie, Tuskani to byli w Gwiezdnych Wojnach. Nie myl, nie myl. Dobrze, mamy Calcegosa oraz Egwin. Egwin, ostatnio strażniczkę, która ma bardzo potężne itemy. O, panie. Ona sama teraz jest w stanie bardzo dużo zdziałać. Ale to jest ciekawe, bo tutaj w Dark Iron Wars ma w zasadzie dwóch przymierzeńców. I Dalaran, i Twilight Clan. To jest dziwne. Co się dzieje tutaj? Mi się wydaje, że ten zawodnik już w ogóle przestał grać. I on sobie tutaj odpoczywa. Tyki Myki ma tutaj Lorda Alexeya Barrowa. I o matko, o panie, matko i córko, masz zbyt małe upgrade. To ci będę padać jak głupie. Biorąc pod uwagę, że nasz krasnolud bez problemu może przywoływać i tutaj przysłać kolejne jednostki, to nie ma najmniejszego sensu cokolwiek z tym robić. Tym bardziej, że Samuel już upadł. O, ale masz patchworka. Niestety to jest... To jest chyba bug. Jeżeli on ma pierwszy level i ma 8000 życia? Aha, jego jest ponoć jest ciężko zrobić, bo jego części znajdują się dosłownie wszędzie i stworzenie go bardzo dużo czasu zajmuje. Więc nie dziwię się, dlaczego on może mieć tyle życia, ale co nie zmienia faktu, że no 8000 HP to jest sporo. Ej! No spójrzcie! Jednostki kultu przedzierają się przez bazę krasnoluda.
To jest naprawdę dziwne. Ale on tu jest prawdopodobnie tylko dla levelu, dla expa, którego zdobywa naprawdę pieronująco w szybkim tempie. Za chwilę będzie level 15, będzie mógł ruszyć do Searing Gorge po Ragnarosa. Właśnie zdobył level 15. Czy on dalej tu będzie siedział? No, jednostki upadają, resztki, jakimi mógł się posługiwać for end of game. Aha, no ruszył swoimi ostatnimi jednostkami na zakończenie. Teraz ruszył do Searing Gorge i wzywa Ragnarosa. No jest już takie naprawdę zakończenie, nie wiem po co jest Old God now. Old God won. Co? Legion Rita. Raged. Co, wyszedł. No. Co tak naprawdę uważam w tym momencie za koniec. Co jest? Wow! Hi Dalaran! What the fuck? Tutaj... O matko, ten demon ruszył w kierunku jednostek. O ja pierdolę! Jaka walka! Ja się tu będę dziwił i podziwiał w momencie... Nie, głupi Legion, no nieważne. Głupi Legion? No moje, to Kamil jesteś głupi ty, bo tak naprawdę całą grę spierdoliłeś. No więc nie mów, że głupi Legion. Okej. Chciałem wam powiedzieć, że mój Boże, jeżeli ten Demian przetrwa, albo przynajmniej zapewni sobie długą rozgrywkę w tym momencie, posiadając egły. Zobaczmy, jak się ma zobaczyć to egły. Co ona robi? To znajduje się gdzieś tutaj na środku mojej wizji. Tutaj biega. Teraz będzie prowadzić atak. Jeżeli oni tutaj... Jezus Maria, o ja pierdolę. I naprawdę całkiem dobrze sobie radzą. Kalcegos, halo Kalcegos! Ty walcz! Ty nic tutaj! No na razie ma o tyle dobrze, że jednostki... Twilight... To dziwne to, że mój sojusz z Forsaken coś sam? Bez powodu błąd gry. The Demon die. Like a man. Nope! Don't try. Ja bym powiedział okej, okay, fight alone, ale to w sumie niewiele zmieni. Powiedzmy sobie szczerze, dwóch na jednego nie jest uczciwą walką, więc takie pierdolenie jest naprawdę zbędne. 7000 golda, ojejku, jak mi się żygać chce za każdym razem, jak ja czytam, co ty piszesz. Nie umniejszam Kel'Thuzadowi jego umiejętności, bo naprawdę jest dobrym graczem, bardzo dobrze sobie radzi. Ale to jego wieczne chwalenie się, o mój Boże, mam 3000 golda, nie mam co z tym zrobić, o mój Boże, mam wszystkie upgrade'y, nudzę się. Naprawdę to jest zbędne i po prostu za każdym razem, jak ja muszę to czytać, to mi się płakać chce. Ja zdaję sobie sprawę, że obrażam. No, trochę... nabijam się z lepszego gracza od siebie tylko dlatego, że się chwali. No ale bez przesady, ile można mówić albo się chełpić swoją zajebistością, bo gram w Lord Rony już w chuj czasu. Ja nie gram w Lord Rony zbyt dużo, jestem naprawdę totalnym gównem. Mnie rozwalić to każdy początkujący by pewnie zdał sobie radę. No ale nawet jak gram w Counter-Strike'a, gdzie nie powiem, jestem dosyć dobrym graczem. Nie mówię, że jestem zajebistym, nie jestem bardzo dobrym, jestem dobrym. No takie dwa kałachy to jest taki powiedzmy dobry gracz chyba. No. To ja nigdy się kurde nie chełpię i nie chwalę przed przeciwnikiem. O patrzcie, coś tam zrobiłem, ej siku matko, easy win, GG no reo, ja pierdolę. A zazwyczaj to tak może sobie żartuję w swoim towarzystwie z chłopakami, ale nigdy nie piszę tego przeciwnikowi, bo to jest takie wkurwiające, to jest totalnie dziecinne na moje. Bo po chuj ma się ktoś chwalić. Co to ci da? Co to ci da, że ty się pochwalisz? No bardzo fajnie, no gratuluję. Pochwaliłeś się i co? A ty nic. A wy co? Jesteście w Dalaranie. I dziękuję ci, Gro, że znowu się skraszyłeś.